Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Gao Chang Yuei. Pseudonim: chiński Kuba Rozpruwacz. Miejsce i okres działalności: Chiny, prowincja Gansu, lata 1988 do 2002. Liczba ofiar: 11. Skazany na śmierć. Chińskie władze mają specyficzne podejście do informowania obywateli o toczonych postępowaniach przeciwko przestępcom. Gdy śledztwo jest w toku, opinia publiczna zazwyczaj nawet nie ma o nim pojęcia. Mediom nie wolno pisać i mówić o seryjnych mordercach do czasu ich aresztowania. Nim to nastąpi, jedynym źródłem informacji na ten temat są pogłoski i uliczne plotki. Martwe, okaleczone ciała kobiet w prowincji Gansu zaczęto odnajdywać w 1988 roku. A do pierwszego morderstwa doszło w maju. Ofiarą była młoda, atrakcyjna kobieta, na ciele której znaleziono 26 ran kłutych. Po śmierci ofiary morderca odciął jej kończyny. Najprawdopodobniej kobieta została też zgwałcona. Śledczy zabezpieczyli dowody z miejsca, w którym znaleźli zwłoki, ale były one na tyle słabe, że nie posiadali żadnych solidnych punktów zaczepienia. No, niewiele tego mamy. Obrażenia na ciele, plamy krwi ofiary, rozszarpana czerwona sukienka, ale nic, co by wskazywało na tożsamość sprawcy. Jedyne, co możemy stwierdzić z całą pewnością, to, że mamy do czynienia z jakimś maniakiem seksualnym. W podobny sposób przez 14 lat w Beijing zginęło 9 kobiet. Morderstwa z nieznanych przyczyn ustały w 2002 roku. Chińska policja nie ustawała jednak w próbach odnalezienia sprawcy. W 2004 roku po analizie dowodów spraw z Beijing stwierdzono z całą pewnością, że za wszystkimi morderstwami stał ten sam sprawca. Co więcej, na jego konto dodano także 2 morderstwa z Biatou w Mongolii wewnętrznej. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 8 lat. Służby porządkowe zdecydowały się również na niezwykle rzadki i desperacki krok. Postanowiły poinformować o poszukiwaniach opinię publiczną. Większość z was słyszała pogłoski o kobietach, które od 1988 roku znajdujemy martwe w naszej prowincji. Możemy potwierdzić, że za wszystkimi tymi haniebnymi czynami stoi ten sam sprawca. A za pomoc w jego złapaniu wyznaczyliśmy nagrodę. 200 tysięcy juanów. Mimo 30 tysięcy dolarów nagrody, śledztwo jeszcze przez wiele lat nie doczekało się przełomu. Rozwiązanie sprawy dodatkowo utrudniał fakt, że morderstwa kompletnie ustały w 2002 roku. Od ogłoszenia nagrody musiało minąć jeszcze 12 długich lat, by w końcu policji udało się trafić na trop Gao Chang Yuei, sprawcy stojącego za tymi potwornymi zbrodniami. Gao Chang Yuei był niepozornym mężczyzną. Ze względu na wspomniane już zasady dotyczące chińskich przestępców, niewiele wiadomo o jego dzieciństwie, poza tym, że urodził się w powiecie Waiyuzhong w położonej na północy Chin prowincji Gansu. Większość swojego życia spędził w Beijing, gdzie przez kilka lat pracował jako nauczyciel w szkole zawodowej. Po ślubie otworzył dodatkowo sklep z artykułami spożywczymi, który prowadził wspólnie z żoną. Para doczekała się 2 synów. Urodziny pierwszego z nich przypadają na 1988 rok, podobnie jak pierwsze morderstwo popełnione przez Gao. Dokładny scenariusz tego pierwszego morderstwa nie został dokładnie ujawniony, ale według opartych na drobnych przeciekach przypuszczeniach, to właśnie w swoim sklepie Gao Chang Yuei wypatrzył swoją pierwszą ofiarę. Samotna, ubrana na czerwono kobieta kupiła kilka artykułów i opuściła sklep. Chang Yuei ruszył za nią i śledził ją aż do domu, gdzie postanowił zatrzymać się na chwilę i spokojnie poobserwować okolice. Sąsiedzi nie powinni zauważyć, gdybym tam szedł. Raczej mieszka sama. Gdyby ktoś miał się zjawić, to już by tu był. Wygląda na to, że jest bezpiecznie. Po dokładnej obserwacji Gao przeszedł do potwornych czynów. Kobieta została zgwałcona, zabita i pośmiertnie pozbawiona kończyn, a morderca nazajutrz wrócił do swojego domu z pieniędzmi. Już po aresztowaniu Chang Yuei'a, jego żona przyznała, że mężowi zdarzało się od czasu do czasu znikać z domu. Mąż miał taki dziwny zwyczaj. Czasami bez słowa wychodził z domu lub ze sklepu i nie było go nawet przez kilka dni. Zawsze wracał z dodatkowymi pieniędzmi, więc zakładałam, że po prostu znajdował jakąś dorywczą pracę. W rzeczywistości były to pieniądze zrabowane bezpośrednio od ofiar lub pochodzące ze sprzedaży należących do nich kosztowności. Schemat działań Gao był zawsze niemal ten sam i dopuszczał tylko niewielkie różnice.
Czasem ofiara była gwałcona przed śmiercią, czasem po. Odnajdywane zwłoki różnił także stopień okaleczenia. Nikt nawet nie podejrzewał zwykłego sklepikarza o tak potworne czyny. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, gdy policja aresztowała wujka, Gao Changyoeja, z zupełnie niepowiązanych z morderstwami powodów. Panowie, mamy przełom. DNA człowieka aresztowanego w związku z drobną kradzieżą częściowo pasuje do materiałów znalezionych w miejscach tych brutalnych morderstw. Tak, mordercą prawdopodobnie jest ktoś z jego rodziny. I tak po nitce do kłębka policjanci trafili na tożsamość Gao Changyoeja. W sierpniu 2016 roku zjawili się w jego sklepie i dokonali aresztowania. Jest pan aresztowany pod zarzutem wielokrotnych morderstw. Co? Co też panowie mówią? Mój mąż mordercą? Oszaleliście chyba! Mimo że rewelacje na temat 52-letniego męża i ojca były szokiem dla jego rodziny, to niestety szybko okazały się być prawdą. Podczas przesłuchań Gao Changyoei przyznał się do wszystkich morderstw, o które podejrzewała go policja, łącznie z brutalną zbrodnią popełnioną na 8-latce. Nie wyjawił natomiast, dlaczego zaprzestał mordowania w 2002 roku. Mimo tego policjanci wreszcie mogli obwieścić swój sukces w mediach. Z dumą mogę ogłosić, że w wyniku naszych działań udało się pojmać groźnego przestępcę. Gao Changyoei, ten niepozorny sklepikarz, stał za 14 latami brutalnych morderstw, które wstrząsnęły całym Beijing. W związku z aresztowaniem media wreszcie zyskały zgodę na publikowanie niektórych szczegółów dotyczących mordercy. Ze względu na jego zamiłowanie do okaleczania ciał ofiar, w artykułach często określano go mianem chińskiego Kuby Rozpruwacza. Ulice Beijing wreszcie mogły odetchnąć z ulgą, a kobiety, które od lat prosiły mężów, ojców i braci, by ci je eskortowali, wreszcie mogły poczuć się bezpiecznie. W marcu 2018 roku sąd w Beijing ogłosił swój wyrok, a w uzasadnieniu nie krył odrazy. By zaspokoić swoją wypaczoną żądzę, hańbił i bezcześcił zwłoki. Widok ciał kobiet, które stały się jego ofiarami, mrozi krew w żyłach. W związku z tym oskarżony zostaje skazany na pozbawienie go całego majątku i karę śmierci. Gao Changyoei został stracony 3 stycznia 2019 roku. Nie znamy co prawda metody egzekucji, jaką wybrano dla mordercy z prowincji Gansu. Wiemy jednak, że większość kar śmierci w Chinach dokonywanych jest albo przez śmiertelny zastrzyk, albo przez pluton egzekucyjny. Prawdopodobnie w jeden z tych dwóch sposobów świat opuścił chiński Kuba Rozpruwacz. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.